Hej, hi, hello. Mam na imię Weronika. Witam Was na moim kanale. Kim jestem? Jestem kobietą. Jestem żoną, nazwijmy go teraz tajemniczo, pana S. Jestem też mamą dwójki dzieci, 6-letniego Mikołaja i 3-letniej Michaliny. O czym chciałabym mówić? O życiu. Raczej wszyscy wiemy, że posiadanie dzieci to jest radość, uśmiech, mały, duży, smutki, duże, małe, ale też odpowiedzialność, wyrozumiałość, zobowiązania i obowiązki. Więc trzeba sobie z nimi radzić. Wiemy też, że czasami nawet najmniejszy smutek może urosnąć do rangi ogromnego smutku i malutki problem, który jest mały w naszych oczach, dla takiego małego dziecka jest ogromnym problemem. I co my musimy robić jako rodzice? Musimy zrobić tak, żeby ten mały człowiek był później dużym, dobrym człowiekiem, bo to jest najważniejsze tak naprawdę w posiadaniu dzieci. Nie to, czy my damy im mnóstwo pieniędzy, będziemy kupować najlepsze zabawki, tylko to, żeby miał dobre serduszko i żeby był dobrym człowiekiem. I o tym chciałabym mówić. O tym, że czasami nie trzeba dużo pieniędzy, a tak naprawdę potrzeba naszego zaangażowania. Tego, żeby spędzać z dzieckiem czas. Organizować mu ten czas fajnie. Wiemy również, wszyscy rodzice, na pewno wiecie, że każda podróż na przykład z dzieckiem może się zmienić też bardzo dużą histerię. I o tym też będę chciała powiedzieć, czyli jak sobie radzić na tych odcinkach drogi długich, jak i krótkich. Jak zabawiać dziecko, jak z nim rozmawiać, jak zapewnić mu fajny czas. Swoją wiedzę opieram w jakimś stopniu o studia, które skończyłam, ponieważ skończyłam podstawy pedagogiki, ale także o doświadczenie i wiedzę nabytą zarówno podczas ciąży, jak i podczas tego, gdy moje dzieci rosły, ponieważ jestem osobą, która lubi się dowiadywać, lubi wiedzieć, lubi ciekawostki i chciałabym to po prostu wykorzystać. Wiemy również, że dzieci, które chodzą do przedszkola, przedszkole dostarcza nam po prostu tak ogromną ilość wyzwań, bo mamy bale, mamy bal karnawałowy, bal jesieni, dzień misia, dzień kota, dzień kropki. Jest tego ogrom. W ciągu roku ci, którzy nie mają dzieci, słuchajcie, jest naprawdę tego dużo. Nawet nie wiecie, jak dużo fajnych świąt dzieci obchodzą w przedszkolu. O tym też chciałabym powiedzieć, że można czasami zrobić coś bardzo fajnego, żeby to dziecko czuło się wyjątkowo i było wyjątkowe na tym balu, w tym czasie spędzonym. Przedszkole również dostarcza nam dramatów, mówimy to oczywiście w kontekście dziecka, dla niego niektóre nawiązywanie relacji bywa ciężkie i są różne dzieci, które radzą sobie z tym lepiej lub gorzej. Przedszkole też zaczyna z takiego kopa, czyli adaptacja. To również jest taki temat, że niektóre dzieci przechodzą ją bez problemu, a niektóre są bardzo uczepione maminej spódnicy i to też jest dobre. To też jest dobre. Każde dziecko jest dobre. Tylko po prostu musimy umieć w spokoju to wykorzystać. Tak naprawdę dowiadujemy się, jak dużo mamy cierpliwość, jak mamy dzieci, słuchajcie. Naprawdę. Chciałabym, żeby to było miejsce, w którym ja się będę rozwijać i z którego wy będziecie czerpać, bo
Jeśli mogę coś dać od siebie, czasami to jest naprawdę bardzo mały pomysł, a potrafi zrobić bardzo dużą frajdę zarówno nam, rodzicom, którzy to przygotowują, jak i dzieciom. Więc mam nadzieję, że razem ja i wy stworzymy coś fajnego, coś przydatnego, coś, z czego każdy tak naprawdę będzie mógł korzystać. Więc ja się biorę do roboty. Myślę, że pierwszym tematem będzie Halloween i różnego rodzaju przebrania oraz przyjęcie, które możemy zrobić w domu. I serdecznie Was zapraszam na następny filmik. Mam nadzieję, że przyda się komuś i że sprawi radość. Po prostu wszystkim.